Setne urodziny to wyjątkowa i piękna okazja do świętowania. Albina Kamińska, mieszkanka Pieszyc, obchodziła ten szczególny dzień w rodzinnym gronie. Życzenia złożyła także pani burmistrz Pieszyc. Ja po prostu nie narzekam na swoje życie, bo ja byłam pracowitym człowiekiem. Ja sobie rano wstanę, umyję się, pacierzce zmówię, pomodlę się więcej mniej. Czasem idę na mszę, ale już teraz tak nie chodzę, bo nie mam tak siły za bardzo. To jest w telewizji, to sobie wysłucham. No i później oglądam sobie trochę telewizor. Mam książeczek pełną szufladę. Kiedy mi tam pasuje coś, to sobie trzyma, a jak nie, to nie. No paru żyje jest no, nieraz jest więcej czasu, drugi raz mniej. Czy się lepiej czuje człowiek, czy źle, no to jest tak. Ugotuję, posprzątam. No tu jest zawsze coś koło domu zrobić. Czasem kto mnie odwiedzi, czy ja do kogoś idę, czy to, czy tamto. No. Mnie zawsze podtrzymywało to, że ja sobie do kościoła chodzę. To wszystko co tego zawsze w tym kościele jakoś to zostawało i ja do góry. Pięcioro dzieci, ile? 15 wnuków, no. 24 prawnuki. I 9 praprawnuków. To nawet nie wiedziałam, że Przyjechaliśmy tutaj z mamą i z jej partnerem na te 100-letnie urodziny babci, żeby właśnie spędzić tak rodzinnie czas i bardzo mi się podoba. Czego można życzyć na setne urodziny? Myślę, że przede wszystkim zdrowia i szczęścia w tym zdrowiu i życiu dalszym. Uśmiechu babci nie brakuje. Jak widać. Uważam, że na 100 lat, no to tak jest aktywną osobą. Ale to też mamy rodzinę, bo wszyscy jesteśmy aktywni. Podpowiada mi moja cała rodzina, której muszę ufać w tym momencie, że jest to genetyczny zasób przekazany przez babcię. Tak. Życzę babci, żeby babcia pożyła 100 jeszcze lat. W mojej 8-letniej pracy miałam już kilkakrotnie tę wielką przyjemność winszowania i składania najlepszych życzeń stulatkom. Tak się akurat składa, że Pieszyce mogą się pochwalić kilkoma stulatkami. Mamy nawet w Pieszycach 103-latkę, więc to zawsze naprawdę wielka przyjemność dla burmistrza składać najlepsze życzenia w imieniu własnym całego samorządu, ale przede wszystkim w imieniu wszystkich mieszkańców, bo to jest zawsze taki hołd oddany wszystkich mieszkańców Pieszyc, osobie, która tyle lat zazwyczaj spędziła w Pieszycach. No i dzisiaj obchodzi 100-letnie urodziny, ciesząc się jeszcze zdrowiem i taką jasnością umysłu. Telewizja Sudecka życzy kolejnych wielu lat pełnych zdrowia i dobrego humoru. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na tą wspaniałą uroczystość. My też bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.